Jerzy Brzęczek nie jest już trenerem reprezentacji Polski. To jest szalona czy rozsądna decyzja prezesa Bońka, bo to podobno jednoosobowy pomysł szefa PZPN. Na pewno tajemnicza strasznie była, dlatego że takie decyzje, jeżeli miałyby się podjąć, to ja osobiście myślałem, że może będzie podjęta taka decyzja latem, gdzie ważyły się losy Brzęczka i sam Zbigniew Boniek mówił o tym, że podejmie decyzję, czy przedłużać z Jerzym Brzęczkiem, czy nie, czy dalej współpracować. Więc umowa została podpisana chyba na 2 lata. W listopadzie wywiad też czytałem z prezesem, że jest zadowolony z wyników, że cel został osiągnięty, że nie widzi powodów, aby zmieniać selekcjonera. No i teraz nie było przez 2 miesiące żadnego meczu. Reprezentacja nie rozgrywała i została podjęta decyzja. Jest to dziwne, dlatego że za miesiąc, znaczy za 2 miesiące mamy mecz reprezentacji, eliminacji do Mistrzostw Świata. Mamy ważne mecze, także nowy trener jak gdyby nie zostanie wykorzystany te 2 miesiące. Jeżeli będzie nowy trener, to myślę, że te 2 miesiące by się przydały. No, to dziwne dla mnie jest, dlatego że taką decyzję nie powinno się podejmować jednoosobowo. To jest szok dla mnie, dlatego że jeżeli wiceprezes do spraw szkoleniowych Marek Koźmiński dowiaduje się w niedzielę, że została podjęta decyzja, to jest pytanie, jaką rolę pełnił do tej pory Marek Koźmiński, od czego jest zarząd. Takie decyzje podejmuje się, bardzo ważne decyzje, podejmuje się razem z zarządem, z ludźmi właśnie, tak jak Marek Koźmiński, to jest odpowiedzialny za sprawy szkoleniowe, a nie jednoosobowo. To nie jest prywatna firma, to jest stowarzyszenie, gdzie powinny jakieś zasady obowiązywać. Także sama ocena Zbyszka, że jest to, sam ocenił swoją decyzję, że jest dobra, że jest przemyślana, że jest to dobry człowiek, ale nie było wyjścia. Jest to dla mnie najbardziej szokowany jestem tymi argumentami, które posługuje się Zbyszek. Sam ocenia siebie, sam chwali, sam protestuje, sam jest przeciwko wszystkim, teraz jest w zgodzie z samym sobą. No to jest takie troszeczkę, powiedziałbym, mało, nie chciałbym powiedzieć, że poważne, ale no mało logiczne, mało przekonujące. Co dalej? Kto w takim razie powinien zostać tym trenerem i jak trudne to będzie zadanie? 2 miesiące zostało do pierwszych meczów eliminacji Mistrzostw Świata. Przede wszystkim trudno powiedzieć, kto zostanie, dlatego że trudno znaleźć będzie na pewno z Polski trenerów czy zagranicznych. Jest to, innymi sprawami zajmujemy się, a nie jakimiś takimi zmianami tak ważnymi jak zmiana trenera reprezentacji Polski. Tak naprawdę nikt nie przychodzi mi do głowy, kto mógłby dalej kontynuować, gdyż wiemy o tym, że drużyny polskie, ani żaden trener nie osiąga jakichś sukcesów, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że jest to trener, który swoimi wynikami daje sygnały, żeby sobie poradził i z reprezentacją. Nie mamy sukcesów na arenie czy europejskim, w europejskich pucharach, czy inne reprezentacje, nie wiem, czy młodzieżowe, czy no, reprezentacje polskie, bo osiągają jakiś wynik. Także mi jest trudno powiedzieć. Czyli jednym słowem bardziej trener z zagranicy. Jakiego trenera potrzebuje w takim razie ta reprezentacja, jeśli już w tej chwili go nie ma? Nie wiem, co będzie brane pod uwagę, dlatego nie wiem, co prezes myśli o tym, jakie cechy musi mieć ten trener. Mi jest trudno powiedzieć.
Dwa miesiące minęły, można było już pracować, gdyby to był nowy trener. Czy te dwa miesiące to jest bardzo mało czasu? Czy to jest, Jerzy Engel, rozmawialiśmy z nim przed chwilą, powiedział, że to jest wystarczająco dużo czasu, żeby w dzisiejszych czasach i tak się przecież nie pracuje na długich zgrupowaniach, żeby przygotować się do roli nowego selekcjonera tej reprezentacji. Oczywiście można i z dnia na dzień też, można też i prowadzić reprezentację polską młodzieżową i prowadzić kluby. No, są różne sytuacje były do tej pory, prawda? Przykład Michniewicza, prawda, który i wydawało się PZPN-owi, że może prowadzić reprezentację młodzieżową do sukcesów i drużynę Legii aby awansować do fazy grupowej Ligi Europy. No, tu trzeba po prostu jakieś logiki, jakiegoś przemyślenia, jakiejś mądrości w tym, a nie, że to są jakieś decyzje takie nieprzemyślane, takie ni stąd ni zowąd, ktoś wymyśla coś, prawda? W Copperfielda się bawi. Nie chce pan tego powiedzieć, ale to ja może podpowiem, czyli ty jednym słowem to jest błąd, zła decyzja. Błąd, to jest zaskakująca decyzja. Myślę, że byłaby zrozumiała decyzja, kiedy zmiana taka by nastąpiła latem, kiedy nastąpiłaby zmiana zaraz po ostatnim meczu z Holandią. Myślę, że te decyzje można by dobrze wytłumaczyć i można znaleźć argumenty, ale trudno znaleźć argumenty, że jeżeli reprezentacja nie zagra żadnego meczu i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wypowiada się, że nie było wyjścia. To nie rozumiem, co się z takiego zdarzyło w ciągu tych dwóch miesięcy, że nie było wyjścia i trzeba było zmienić, prawda, selekcjonera. Także ja nie chciałbym, żeby to było widzimisię od jednego człowieka, od tego jest zarząd, od tego jest wiceprezes do spraw szkoleniowych. To są jakieś wspólne decyzje, to są bardzo ważne decyzje, a nie, że jedna osoba, czy widzimisię stanie lewą nogą, czy prawą nogą, to będzie ten selekcjonerem albo druga osoba. Widzieliśmy o tym, że potrzeba na pewno może jakiegoś nowego spojrzenia, żeby ta reprezentacja poszła do przodu, ale wymaga się od osób, które decydują o tym, żeby to w odpowiednim sposób i w odpowiednim momencie było to przemyślane i żeby to było, nie było zaskoczeniem dla kibiców, czy dla reprezentacji. To powinien w takim razie zrobić nowy szkoleniowiec, jeśli już będzie. Zresztą są takie też opinie, Bożydar Iwanow taką wygłosił na naszej antenie, że jeśli Boniek zdecydował się na taki ruch, to znaczy, że już ma wybranego nowego trenera i tak naprawdę dopiero wtedy się zdecydował na tą zmianę niespodziewaną. No nie wiem, to się konsultuje, rozmawia na ten temat z osobami, a nie zaskakuje się wszystkich, którzy są wokół. To nie jest prywatna firma. To, że ma kogoś, trudno powiedzieć, kogo, kto jest na rynku, kto jest przydatny. Zawsze Zbyszek Boniek mówił o tym, że musi być do polskiej reprezentacji polski trener. Mamy wielu trenerów, którzy zasługują na to, aby byli trenerami, aby był trenerem reprezentacji Polski, więc ciekaw jestem, kogo wybierze, a chyba, że zmienił, ale to też byłoby takie dla mnie dużym zaskoczeniem byłoby to. Telefon do Roberta Lewandowskiego, to pierwsze, co powinien zrobić nowy trener? Tak nie można robić, że dzwoni się tylko do pierwszego trenera. Ja myślę, do najlepszego zawodnika na świecie. Ja myślę, że co powinien zrobić? Ja myślę, że to nie powinno być, że Robert i według potem, nie wiem, Wojtek Szczęsny, potem Fabiański, prawda, w zależności od tego, kto ma, kto jaką pozycję ma w zespole. Ja myślę, że
ze wszystkimi będzie się kontaktował i tak naprawdę nie powinno być ważne, do kogo zadzwoni. Na pewno tych zawodników, którzy są, nie wiem, pierwsze 15, 20, ale myślę, że wszystkich ten musi z odpowiednim szacunkiem traktować, a nie tylko rozmawiać, prawda, z jednym zawodnikiem. To nie na tym polega, to nie jest indywidualny sport. To właśnie jest rola trenera, aby każdy czuł się dowartościowany, a nie na samym początku zrobić pewną jakąś taką, takie jakieś zróżnicowanie.